Zwym mai wonswoit wymysłejer, zon fun hymu hyt gonder hier, a szein sztyklocycum oto, vaius erbeut hun feu gwyto. Ach, to moi są krajanie, sami wilamowiczanie. Pan Bóg dał im w posiadanie piękną ziemię, by spoczęli, kiedy wiele wycierpieli. Z kraju w kraj się wciąż tułali, własnej ziemi wyglądali, bo nie chcieli w robociźnie tkwić na cudzym, na pańszczyźnie, gdzie przez trudy i gonitwę czasu brak i na modlitwę. Wilamowian tłum ogromny, ale imion ich nie pomnę. Jedne sprzed wielu set laty, inne zeszłorocznej daty. Zawsze w Wilamowicach lepiej stali, bo robili lniane rzeczy. Przyszli, w każdym domu były warsztaty. Tkackie. I jechali na sprzedaż koniami aż do Wiednia, do Gracji, na Rosję, do Kijowa nawet. Są w Kijowie też jacyś wilamowianie zginęli. Na Czarnym Morzem. Wszędzie koniczkami dojeżdżali. I stamtąd znowu inny towar przywieźli i zaś robili materiały i presowali, i glancowali. U nas na Strychu, pamiętam, jeszcze wszystko było. Teraz jak nas wysiedlili, to wszystko spalili i nie ma. Nie ma więcej warsztatu, nie ma więcej nic. Na co dzień i na święta był wilamowski strój. Tak. W tygodniu miały takie suknie i te jupki i spódnice z kartonu, a na święta to był. Moja mama na przykład miała 20 odziewaczek. No a dzisiaj to mam chyba jeszcze 4. I spódnic chyba też tyle. Jak była żałoba, to nosili przeważnie u nas w wilamowskim stroju żałoba, to była biała. We Wilamowicach był bardzo piękny strój, pochodzi z daleka, bo my prawdopodobnie jesteśmy Anglosasi, kto wie skąd należymy, komu należymy. No i teraz by to wszystko grało, ale wilamowianki się nie chcą teraz ubierać do tego, bo to jest ciężki strój. Ciepło w tym jest, no ale jednak chcemy troszkę to utrzymać, żeby to jednak trwało jeszcze. Florian Biesik tęsknił do stron rodzinnych. Wilamowice powracały doń w żywych wspomnieniach, które chciał opisać. Lecz po 50 latach rozłąki z krajem rodzinnym trudno mu było odnaleźć w pamięci właściwe wilamowskie określenia. Brakuje mi słów, pisał do swojej szwagierki Apolonii, aby opisać piękne ubrania kobiet do świąt Bożego Ciała. I bardzo bym prosił, abyś mi je w liście przypomniała od wstążki na głowie aż do butów. Teraz obiegaj spódnicę. No i jak się to będzie nazywało? Wiecie czy nie? Nie. To sejderyk. Podejdzie wstążkę. Tu jest agrarka. Przyjmę, że to związka. Halo, to ją zbędzeło. Co coś tych będzu? Już wiążemy wstążkę, już. To sej siedztych. To sej zgrinę siedztych. Zobacz, czy tam... Nie, za długo. Tu wyżej. No tu. No tak jest dobrze. Tę chustkę noszą kobiety na głowie, a panienki nosicie to dla ozdoby. To jest stojru te tichło. Umiesz powtórzyć? To spróbuj. Nie bardzo, nie bardzo. Powiedz stojru te tichło. Nie wstydź. A ten krzyż to ma jakieś znaczenie, z której strony ma wisieć? Tak czy tak? To jest obojętne, bo na jednej stronie jest męka pańska, a na drugiej tak samo. Ale podobno tam, gdzie korona cierniowa, to panny noszą, tak? No, będziecie mieć korony cierniowe. Kiedy to piszę, odwiedza mnie przyjaciel Holenderczyk Meilen Brock. Opowiadam mu Odyseję przodków mych, o ich mowie, ubraniu ich kobiet. I zaraz poznaje on ziomków swych z Fryzji, gdzie kobiety noszą te same czepki z szerokimi złotymi obrębami i suknie jedwabne z taką samą garniturą.
Opisuje mi lud ów jako bardzo gościnny, pracowity, gospodarny i trzeźwy, lecz bardzo uparty w swych zapatrywaniach i dlatego od wieków nie zmienia ni kostiumu, ni mowy. Wszystko to przytrafia do Wilamowian. Złoty czepiec, po wilamowsku degultoj. A to jest wiązka teraz, co ci Kasia domy. To sej zdrymło. To ładnie zrobić. Tylko środek. Środek to musi być. Tak. To sej stuch. Zruśpia tuch. To się nosi na największe święto. Jak pójdziesz za chrzestną matkę, Boże ciało.